Pierwsze pytanie, i to jest taka dosyć istotna rzecz. Jak wiemy, pierwsze wrażenie w życiu jest dosyć istotne. W tej chwili chyba ludzie, którzy chodzą do Akademii Koźmińskiego, też później będą chcieli mieć pracę i chodzić na rozmowy kwalifikacyjne. Ja też takie prowadzę w tej chwili. I ile sądzicie Państwo czasu zajmuje takiemu człowiekowi, który jest pracodawcą, żeby podjąć decyzję, czy daną osobę chce zatrudnić, czy nie? Najczęściej to trwa taka rozmowa ponad godzina 45 minut. Osoby się bardzo szykują do takiej rozmowy, myślą, jakie fajne anegdoty powiedzieć, jak się ubrać, czy Christian Dior, czy inny perfum. I fakt jest smutny taki, że to trwa dokładnie 90 sekund. Po 90 sekundach już się wie, a później się rozmawia, żeby zachować kurtuazję i utrzymać poziom. Druga rzecz jest ciekawa, jak się idzie pierwszy raz na spotkanie z kimkolwiek, po jakim okresie czasu mniej więcej już wiemy, czy ta osoba jest godna zaufania, czy nie. Jest 30 sekund i później znowu, po tych 30 sekundach już wiemy, czy to jest osoba, z którą chcemy spędzić większość wieczoru. I teraz najmocniejsze i najważniejsze uczucie w życiu, miłość. No, właśnie. Ile nam zajmuje, żeby wiedzieć, że jesteśmy zakochani, czy nie? Pan się już nie odzywa. To jest najlepsze. 8. 8,2. Wtedy już wiemy, że to jest ta osoba na całe życie. Dzieci, rodzina, 50 lat małżeństwa. Więc to, co jest bardzo istotne, to bardzo, bardzo szybko pada z drugiej strony decyzja, czy jesteśmy osobą godną dalszej współpracy, miłości i spotkania się. I teraz może zacznę od takiej lekkiej dygresji, jak to wyglądało kiedyś. Tylko to kiedyś to jest jeszcze bardzo niedawno temu, prawda? Jakby to było tak, że pierwsze wrażenie to była właśnie ta rozmowa kwalifikacyjna, o której rozmawialiśmy. Spotkaliśmy się z kimś, kto czytał lub nie czytał nasze CV, siadał z nami, rozmawiał i zastanawiał się, czy to jesteśmy tą właściwą osobą na właściwe miejsce. Lub się chodziło na bale, osoby, które opowiadały najlepsze anegdoty albo dowcipy, albo najładniej jadły przy stole, to były te osoby, które robiły właśnie najlepsze pierwsze wrażenie. Albo rzeczona pierwsza randka, prawda? Jakby pytanie, gdzie jest ta granica, którą chcemy lub nie chcemy przekroczyć i czy to jest ten moment, żeby wypić z jednej rurki, czy jeszcze dwie. I to, co jest zabawne w tym wszystkim, to akurat no, tutaj jest dosyć młode grono, ale często jak rozmawiam z osobami, które by się wydawało, są bardzo świadome i nawet mają swoje konto na Facebooku, tweetują nawet niektórzy z nich, to im się wydaje, że tak wygląda nadal rzeczywistość. A ona wygląda jednak inaczej. Bo jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj jest tak, że to jest nasze pierwsze wrażenie. I teraz pokażę Państwu statystyki, jaka to jest siła. I to jest właśnie, bym prosił jakby przeczytać parę tych statystyk. To jest naszego globalnego badania właśnie o penetracji w internetu i jak wygląda postęp digitalizacji. W gruncie rzeczy, jeżeli patrzymy na populację globu i to, że mamy 42% już ludzi na świecie używa z internetu, to generalnie mówi nam jedną rzecz. Każdy jest w stanie dowiedzieć się o każdym bardzo dużo. I dlatego warto mieć to na uwadze. Na zdrowie. Teraz najbardziej popularne media, też przykładowo, to co jest bardzo ważne, to trzeba znać ich specyfikę, prawda? Jeżeli jesteśmy na Facebooku, to bardziej chodzi o to, żeby nas polubiono. Jeżeli jesteśmy na Twitterze, to bardziej, żeby nas posłuchano. Wiadomo, że LinkedIn no, to jest narzędzie rekrutacyjne, mówimy bardziej do pracodawców albo potencjalnych pracowników. YouTube, już widzieliśmy mistrza YouTube, więc popatrz na mnie, obejrzyj mnie. No i oczywiście Pinterest też zobacz. I teraz parę takich współczesnych statystyk, jak wygląda dzisiejsza rzeczywistość. Wszystkie w tej chwili searche na Google w 30% dotyczą osób. Druga rzecz, która jest ważna, tutaj bardziej kobiety są rzetelne w tym zestawieniu, ale raczej jest mała szansa, że zanim się umówimy na randkę,
to już faktycznie to pierwsze wrażenie nie zostanie w jakiś sposób poczynione. No i tutaj najbardziej porażająca rzecz, prawda? Już nie ma czegoś takiego, jak idziemy na rozmowę kwalifikacyjną i to jest, ta osoba już nie ma jakiegoś zdania na nasz temat, zanim z nami porozmawia. Więc co trzeba robić? Trzeba robić, żeby jednak to pierwsze wrażenie było takie, jakie byśmy chcieli, tak? Bo to jest tylko taki mały obraz, bo nie oznacza, że ten pan, który jest właśnie w czerwonym t-shircie, że to jest złe, prawda? Może on chce być częścią tych Hells Angels w Los Angeles albo jakiegoś tego typu grupy, no to wtedy dużo lepiej mieć taki wizerunek poprawy, aniżeli lekarza. No ale z drugiej strony, jeżeli przychodzi do mojego chorego dziecka, no to ja już wolę tego pana po lewej, prawda? I to jest świadome jakby myślenie, jaki jest istotny ten wizerunek. I teraz dochodzimy jakby do sedna sprawy, w jaki sposób w ogóle podejść do tego zagadnienia, żeby treść, którą można znaleźć na nasz temat, była taką, jaką chcielibyśmy przedstawić, tak? I właśnie znowu się pojawia to, i nie rozmawialiśmy z kolegą przed tymi prezentacjami, ale dokładnie jak mój przedmówca, to pierwsza fundamentalna rzecz to jest być sobą, tak? Ja absolutnie nie wierzę w to, żeby kreować fałszywy wizerunek, tylko że to, co ludzie są w stanie o nas się dowiedzieć w internecie, w jakimkolwiek medium, musi być zgodne z prawdą. Druga rzecz, która jest bardzo ważna przy kreowaniu swojego wizerunku, czy w ogóle jakiegokolwiek wizerunku, to jest grupa celowa, tak? Trzeba sobie wyobrazić i jednak zastanowić się nad tym, czemu to ma służyć, do kogo to jest i po co to potrzebujemy. I świadomie jakby o tym myśleć, kto będzie na tym wchodził, jakby na czym nam bardziej zależy, tak? Czy to jest pracodawca, czy szukam żony, prawda? Jakby, no to jakby trzeba się zastanowić, bo te treści jednak nie będą spójne. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, to oczywiście jest dzisiaj, jest jutro, ale też jest przyszłość. I to na przykład horyzont czasu, który ja bym Państwu bardzo zalecał, to jest starać sobie wyobrazić, czy jest jakakolwiek treść, którą dzisiaj zamieszczam, która może być dla mnie niekomfortowa w okresie 3 lat. Prawda, wiadomo, że w internecie nic nie ginie, ale niemniej to jest taki rozsądny moment, kiedy możemy sobie, czy okres czasu, kiedy możemy sobie wyobrazić, gdzie chcielibyśmy być za te 3 lata i konsekwentnie działać. Ja jestem tenisistą, bardzo lubię analogie sportowe i to, co jest właśnie bardzo istotne i to jest połączenie z tym punktem być sobą, to jest znaleźć swoje, w tenisie to się nazywa sweet spot, więc to jest najlepsze miejsce na rakiecie, gdzie trzeba celować, żeby piłka uderzyła, bo wtedy najmocniej idzie, tak, albo z najlepszą rotacją, jest najbardziej skuteczna. Więc w tym przypadku to, co mam na myśli, to jest, żeby faktycznie się zastanowić, w czym jestem dobry, albo dobra, i to są te wartości, na czym się znam, prawda? I to jest to, co chcemy wyeksponować w internecie, bez żadnej manipulacji. Tak więc, kiedy ja mówię być sobą, to nie muszę obnażać wszystkich swoich kompleksów albo osób mi bliskich, tylko faktycznie trzeba się zastanowić, do czego to służy, do kogo to jest, czym mogę się pochwalić, ale w szczery i odpowiedzialny sposób i to konsekwentnie realizować. No i content, tak? Trzeba tworzyć content, no bo jeżeli nie ma contentu, nie ma nic i też trzeba właśnie się zastanowić, jak dopasowywać ten content do kanałów, które pokazywałem wcześniej, tak żeby to wszystko było spójne. I teraz taka ciekawostka, rozumiem, że tutaj teraz zrobimy, żeby pokazać, jak niefortunne mogą być niektóre sytuacje i zaważyć naprawdę na ważnych sprawach. Nie wiem, czy kojarzycie Państwo tego pana, wiecie, kto to jest. Jakby, czy nie. Więc to jest jego wypowiedź w maju 2013 roku. Najgłośniej jak było No więc ten pan nie myślał przez pryzmat 3 lat, gdyż 3 miesiące temu został ministrem finansów w Grecji. I w momencie, kiedy wręcz on już ma, z tego co się orientuje, zakaz wjazdu do Niemiec, i w momencie, kiedy w
właśnie zaczęło się, no pewnie teraz czytacie, prawda? Jest dosyć dużo artykułów, jakie mniej więcej jest, jakie emocje w tej chwili grasują pomiędzy Grecją, Niemcami, no w ogóle Unią, ale jak pokazali ten filmik i w mediach niemieckich to się pokazało i niemiecki podatnik zaczął sobie wyobrażać, że jak to jest możliwe, że on będzie płacił, jeżeli ten pan ma taki stosunek, tak dalej, tak dalej. Wręcz taka jedna wypowiedź gdzieś tam wyłapana, nieprzemyślana, troszeczkę mu chyba puściły nerwy, doprowadziła do tego, że naprawdę w tej chwili mają bardzo utrudnione negocjacje i to jest bardzo duży problem. I coś, co jest z naszej perspektywy, no śmieszne, że ktoś mógłby popełnić taki błąd, jakby pokazuje, jaka może być skala tragedii w momencie, jeżeli ktoś faktycznie nie panuje nad treścią, która na jego temat może pojawić się, albo którą wręcz sam tworzy, no bo on ją wręcz sam stworzył, prawda, swoją wypowiedzią, która może wypłynąć, no jak zawsze w życiu, w najmniej niedogodnym momencie. Więc co zalecam? Pierwsza rzecz, taka dosyć prosta, wpisać swoje imię i nazwisko do Google'a i zobaczyć, co wyskakuje, tak? I też, co jest bardzo istotne, to na bieżąco to monitorować i patrzeć, jakby co się dzieje, czy te treści są dokładnie jakby zgodne z tą strategią, którą sobie ułożyliśmy, jak powinien wyglądać mój osobisty wizerunek. I druga rzecz, która jest, tutaj chciałem pokazać już na koniec, no to mistrz absolutny tego wszystkiego, więc Richard Branson, który wręcz tak prowadzi swój osobisty wizerunek, że to stało się mantrą marki Virgin, oni się wręcz zlewają i no jest jakby niesamowity sukces. I to, co on mówi o sobie, że wierz zawsze w siebie, prawda? Myśl tak, a nie. Żyć w pełni i nigdy się nie poddawać, jest dokładnie filozofią Virgin, prawda? Która jest bardzo, bardzo konsekwentna i wydaje się, że jednak biorąc pod uwagę jego majątek i też sukcesy jakby tej marki na całym świecie, wie, co robi. Więc bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, to polecam się.